Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3, gdzie dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię Yoga. Trzecia misja, trudne początki. Musisz zanieść sandały świętego i zbroję cudów do Alendory. Jeśli Yog zostanie pokonany w czasie walki lub zgubi któryś z elementów anielskiego przymierza, przegrasz. Dobrze, co tu się dzieje? Spotkanie z Boragusem wprawiło cię w świetny nastrój. Pragnąc jak najszybciej dowieść swojej wartości, spieszysz do Dodali, aby dostarczyć dwa z elementów anielskiego przymierza. Początkowo sądziłeś, że to będzie łatwe zadanie. Wejdziesz do miasta i oddasz dwa artefakty Alendorze. Po kilku dniach jazdy od granicy okazało się, że Tatalianie nie zamierzają ułatwić ci tego zadania. Dobra, bierzemy najwyższy poziom trudności. I drewno. Nie, weźmiemy pierścionek. Gdy stanąłem przed Winstonem Boragusem, przyznał, że wysłał przeciw mnie armię królodu, aby sprawdzić mą waleczność. Początkowo byłem na niego wściekły, lecz książę przypomniał mi, że przecież sam pragnąłem walki. Spojrzawszy na sprawę z punktu widzenia barbarzyńcy, musiałem przyznać mu rację. Boragus przygotował specjalny test, by sprawdzić, czy jestem gotowy stanąć przeciw czarownikom z Brakady. Muszę wziąć magiczny miecz anielskiego przymierza, podzielić go na części i ukryć na ziemiach Tatalii, Eratii i Brakady. Po kilku dniach wędrówki w głąb Tatalii orientujesz się, że mieszkańcy nie życzą sobie twojej obecności w ich kraju, a ponieważ odszukanie Alendory zajmie ci zapewne trochę czasu, przed rozpoczęciem poszukiwań fortyfikujesz się w małej dolince. No i dobra, teraz tak naprawdę mamy easy mode, bo to nam dodaje, patrzcie, po 20 statystyk, co najmniej. Dodaje nam 21. Także no tutaj po prostu idziemy po przeciwników. Nawet nie dajemy im szansy na nic, po prostu po nich idziemy. Dawaj, zbieraj tylko te surowce dzisiaj. Fajnie by było jeszcze przejąć jakieś gobliny tutaj. Może te psy. Dawaj. Spoko. Dawaj psy. A i te gobliny z tej strony są. No dobra. To chodź tędy. Przejdziemy sobie tu, po drodze zbierzemy. Dobra, najpierw tutaj na dół podejdziemy, bo tutaj jest taki zamknięty kawałek. Budujemy wieżę, pewnie, że tak. 12 wpis do dziennika. Wczoraj wysłałem zwiadowców w teren, a sam przeszukałem miasto, ale nikt z nas nie znalazł choćby śladu Alendory. Dobra, grupa bazyliszków. Może coś w tym stylu. O, przyłączają się, patrzcie. No to już łatwiej być nie może. Tutaj strzelcy. Te niech sobie uciekają. Zgarniemy sobie golda. Niestety tylko 500, bo to pierwszy tydzień. Tutaj 1000, elegancko. Kula przeciwstawienia, dobra. Jak będziemy mieli, to ci przyniesiemy, kumplu. Dawaj, wybieg psów. Tutaj 1000 golda, słabo, ale zawsze coś. Dawaj to. Czy ja chcę tutaj robić te ważki? Spróbujmy. O, świetnie. 4 wywerny, proszę, elegancko. Gniazdo nag. No fajnie by było. Spróbujmy to zrobić. Pewnie. Jak widzicie, tutaj autowalka se sama poradziła. Nie było potrzeby, żeby jej pomagać. Budujemy sobie ptaki jeszcze w tym tygodniu. Tam już jakiś przeciwnik biega. Dawaj to. Pewnie, że was weźmiemy. I zbieraj tutaj, co się da. Cytadela. I budujemy, znaczy budujemy. Rekrutujemy dzisiaj ziomka, który jutro nam jeszcze dowiezie wojsko. Zanim zrobimy cokolwiek, dawaj to. Ptaki. No i więcej nie mamy. Zdążysz jeszcze to zabrać? Chyba nie. No trudno. Więc Jok się troszeczkę cofnie. Dawaj to. Dawaj to i to. I wbijamy się tam w przeciwnika. Bez litości. Co tu stoi?
A, bazyliszki. No to chodźcie. Przejmiemy sobie ten zamek. A nawet pusty stoi dla nas. Najwyverne. Poczekamy sobie do jutra. Czy ja mogę coś tu ulepszyć? Mogę rajowisko warzyk ulepszyć, wtedy wezmę sobie te ulepszone. Ale chyba nie. Chyba po prostu pójdziemy na dół po zamek jego. Chodźcie, pewnie, że tak. No i widać, że dyplomacja tutaj się odzywa, prawda? Hydry, no to... Myślę, że absolutnie... Przeciwnik już nie ma co próbować. Już na pewno mamy dużo lepszą armię niż on. Coś zbudujemy? Kuźnie. Tutaj. Targowisko. Dobra, ciebie sobie pokonamy, kumplu. O, pewnie, że tak, chodźcie. Nawet już widać, że autowalka sobie radzi z przeciwnikiem naszym. Przejmujemy zamek, coś tu jest, co możemy wziąć? Niekoniecznie. Więc lecimy dalej. Teraz ty. Przejmuj wszystko tutaj na dole. Mogliśmy ci w sumie wziąć jakąś ważkę albo coś w tym stylu, więc zaraz ci oddamy od yoga jedną. 13 wpis do dziennika. Zwiadowcy, wszyscy poza jednym wrócili, nie odnalazłszy Alendory. Miejmy nadzieję, że ostatni spóźnia się, gdyż trafił na jakiś ślad. Dobra, dawaj tu. Przekaż mi proszę jedną ważkę, to usuń, to też mi daj. A, butów nie założymy, przyspieszenia, trudno. Czy jeszcze ja potrzebuję tych +2 do statów? A, tam jeszcze inne bonusy są. To nie będę wymieniał. Coś tutaj do zajęcia? Chyba nie. Tutaj dawaj całe wojsko, niech coś się broni, akurat mamy 0 kasy. Ten gdzieś się wyteleportował, chodź za nim. Bardzo chętnie sobie ciebie pozabijam tutaj. Poczekajmy. No właśnie. O, proszę. Ładnie nas tu pokarał, muszę przyznać. Jeszcze ważki. Dobra, strzel gdziekolwiek na razie. No i teraz wlatujemy w niego. Bez litości. A niestety ty nie dobiegniesz. Ty tutaj wlatuj. O, i kogo by tu uderzyć? Dawaj te wywerny teraz. Straciliśmy w ogóle jakąś? Nie. Okej. Okay. Morduj. Dużo masz jeszcze życia? 23. No to już tobą bym nie ryzykował. Więc zabitych. No właśnie. Spróbuj tych dobić. Ty teraz wlatuj w te bazyliszki. Ty je dobijasz. No i ty strzelców. Nie, te 11 hydr to jest taka armia, że przeciwnik nie ma szans już po prostu. Moglibyśmy ewentualnie sobie jeszcze te wywerny ulepszyć nasze, ale też nie czuję takiej potrzeby w tej chwili. Targowisko. Kuźnia. No i tyle na razie. Mamy i przeciwnika. Coś tam ma, ale powiedzmy, że nie jest to dużo. Dawaj tędy. I tak jak w tej kampanii nie lubię tych pierwszych misji, bo one są takie... Ciężko jest po prostu bez magii żadnej je rozegrać. No to tak te kolejne misje. Jedynie ta ostatnia, gdzie znowu będziemy się bili z Aine. Sprawia mi zazwyczaj problemy. No ale zanim dojdziemy do tej misji, to elegancko sobie tutaj pozabijamy przeciwników, polewelujemy się, statystyki pozbieramy. No już nie będzie co mówić o poziomie trudności, bo go po prostu nie będzie. Nie mam żadnego przyrostu kryształów, co słabe jest dosyć. Dawaj to. Tutaj już jest. No buduj cokolwiek. Tu sanktuarium. I tak będziemy jogiem zaraz biegać i zbierać statystyki. Dawaj tędy jog.
Tu jeszcze jest chyba jeden albo dwa zamki przeciwnika i tyle. Tutaj coś przejmiesz? Nie. A biegnij w sumie za mną tam do góry. Tu jest zajęte przez bazyliszki. Magazyn zasobów, pewnie, że tak. Więcej drewna i kamienia zawsze się przyda. No i tutaj jakieś takie byle jakie te budyneczki budujemy, żeby cokolwiek zrobić. Dobra. I lecimy do góry. Na przeciwnika, który już siedzi w zamku, kuli się po prostu ze strachu. O, widzicie? Ale ma tego. Arcydiabła wyciągnął z jakiegoś obozu. A zobacz, co ty masz w obozie. Krasnoludy, no właśnie, tak też myślałem, że nie będzie tam nic dobrego. Sala Walhali. Zamek. Obliski. Rój ważek ulepszony niech będzie. Dawaj. Bez strat. To też powinno być bez strat. O, ale trochę nawet straciliśmy. Czy mnie to rusza jakoś bardzo? Nie. Dawaj tego. Dobra, aha, nie możemy używać czarów, zapomniałem. Gdzieś jeszcze jakiś jego bohater musi się czaić. Dawaj tędy jeszcze. Tu sobie poprzejmujesz wszystko. No dobra. Tutaj nikogo nie widzę, pojedziemy w tamtą stronę. O właśnie, jest jego bohater ostatni. No zobacz najpierw tutaj. Przejmuj wszystko po kolei. Dawaj cokolwiek. Tutaj gorgony. Ulepszy szczuro ludzi. Dobra, nie mamy drewna, to już nic dalej nie patrzymy. No i broń pada. O proszę, jeszcze ktoś mu został. Pewnie, że was wezmę. To w takim razie, skoro ktoś jeszcze mu został, to dobrze by było tutaj kogoś wziąć, żeby sobie stał po prostu. I tyle. Dobra. Jabarkaz. Nie, bierz tego, nie potrzebujemy. Tu już byłeś. Zajmij te. 14 wpis do dziennika. Gdy już myślałem, że ostatni zwiadowca został zabity, pojawił się z informacją, że odnalazł Alendorę. Niestety biedak był tak wyczerpany, że ledwie zdało wyjąkać coś o jaskini, po czym zemdlał. Rozkazałem, by na razie pozwolono mu wypocząć. Raport złoży jutro z samego rana. Dawaj to. No nie dobiegniemy do niego, ale on też dużo nie zrobi. Nawet jakby przejął zamek, to jutro go zabieramy z powrotem. A weź sobie te 4. Pewnie, że tak. 15 wpis do dziennika. Wypocząwszy, zwiadowca, który odnalazł Alendorę, pojawił się przede mną. Dowiedzieliśmy się, że należy szukać jaskini na północ od głównej drogi. No i dawaj tego jego bohatera. 18 poziom. Brązowy przegrywa. No i teraz jedyne co zostało to wyczyszczenie mapy. I tutaj chyba będzie ta Alendora. Tutaj będzie wyspa jeszcze z kulami. Wszystkimi tymi ognia, ziemi, powietrza i wody. Także co, no. Widzimy się zaraz, jak już tu posprzątam. No dobra, wracam do was tutaj. Przebijamy się dalej. Pozbierałem już tutaj sporo wojska, bo w międzyczasie się pozbierało, jak zbierałem statystyki. Tutaj była biblioteka jakaś. Przyjąłem ten zamek, bo to nie był ten, co go szukaliśmy, więc uznałem, że po prostu go wezmę. I nie będę was tutaj tym męczył. Tutaj był Quest Guard. I w tym miejscu była czterolistna koniczyna, którą jak zawsze ominąłem, już zbierałem całe podszedłem, to i mówię, no, znowu ją ominąłem. I znowu nie mogłem jej znaleźć normalnie, musiałem sobie tutaj tym widokiem i dopiero zobaczyłem, że to jest gwiazdka. Co jeszcze? Tutaj mamy na wszystkie 4 kule questa, które są tutaj właśnie, po nie płyniemy. Także co? Zabieramy się za to. Nie ma co gadać, trzeba klikać. Też uznałem, że poklikam to chwilę z wami, bo biorąc pod uwagę, ile ten odcinek ma minut, to słabo to wygląda. Dawaj tak. Weźmiemy sobie jeszcze te gnole. No wszyscy się tu przyłączają, teraz tu nie ma mowy, żeby przegrać tą mapę, naprawdę.
Pewnie te pewnie miały ustawione, żeby walczyć, skoro się nie przyłączyły. Dawaj. Posprzątamy sobie. Ty mi posprzątaj tutaj to, co pozostawiałem do podniesienia, wszystko. Artefakt. Okej. Okay. Dawaj tu. Ty podnieś mi jeszcze resztę. Już tego nie potrzebujemy, ale niech będzie, że nie zostawimy nic. Cyk. Teraz już takie przeklikanie na szybko. Ale oczywiście podniesiemy sobie statystyki. Statystyki są zawsze spoko. Przepuścimy tylko yoga. Dziękuję bardzo. Cyk. Płyniemy do następnej wyspy. Tu sobie zobaczymy, czy coś nie zostało. Dobra. Bijemy ziemniaki. Tutaj widzicie, cała misja jest po prostu na automatycznych walkach. Nawet nie ma sensu powtarzać tych walk, bo po prostu jeżeli już coś tracimy, to nie tracimy takich ilości, żeby to miało znaczenie. Jedyne, gdzie straciliśmy trochę więcej faktycznie, to była ta walka z przeciwnikiem ostatnim. W sensie z ostatnim zamkiem. Ale to też wiedziałem, że nie musimy już tam jakoś bardzo się napinać na te wojsko. Więc też pozwoliłem sobie na te większe straty. No i ta misja jest generalnie chyba najprostszą misją we wszystkich kampaniach, mam takie wrażenie. Bo widzieliście, tutaj dosłownie wystarczyło mieć dyplomację i przebiegliśmy przez wszystko. Tak naprawdę tylko wojskiem, które się do nas przyłączało. Dawaj te godlewskie pobijemy. Dobra, pewnie, że weźmiemy. Pozbieramy sobie tu resztę rzeczy, oprawione oko smoka. Coś tu jeszcze jest ciekawego? No możemy podnieść to, niech będzie. Wylądujemy sobie tutaj. Oj, niestety ostatnią kratką ruchu. I odniesiemy te cztery kule. Możemy sobie od razu po wojsko zajechać. Czemu nie? Już nie, żeby było potrzebne, ale możemy. Kula przeciwstawienia. Kula przeciwstawienia gdzieś tutaj u nas musieliśmy oddać właśnie. Dawaj. I teraz z mieczem ognia piekielnego lecimy tutaj do podziemi. Jaszczuroczłek, podwaja się populacja. Spoko. Zbieraj. Mordujemy 35 hydr. Przepuszczają nas. No i tutaj musimy oddać niestety nasz artefakt. Całe dwa. Gratulacje, odnajdujesz znak odwagi i wygrywasz. No i taka szybciutka misja. Dosłownie do poklikania sobie. Także co? Skończymy sobie w tym momencie. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!